Dzień dobry, Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Jak Państwo pamiętają, na przełomie maja i czerwca tego roku omawialiśmy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący obrony koniecznej, który jest procedowany dalej legislacyjnie i co do którego opinii nie zmieniliśmy, nadal niestety nie spełnia on wymogów skuteczności. Nawet jesteśmy w stanie grzecznie założyć, że proponujący chcą zmienić efektywność obrony koniecznej w Polsce i jej legalność przywrócić, natomiast zastrzeżenia ograniczające skutecznie to uniemożliwiają. Praktyka kilku poprzednich nowelizacji dokładnie tego artykułu pokazuje nam wyraźnie, że jakiekolwiek zastrzeżenia co do wolności obywatelskich, nie tylko w tym przepisie, ale również we wszystkich innych, jest interpretowana wąsko, natomiast wyjątki od naszej wolności zawsze są interpretowane przez prokuratorów szeroko. Praktyka stosowania przepisu o obronie koniecznej czy przekroczeniu obrony koniecznej narusza elementarne poczucie sprawiedliwości i wszyscy mamy tego świadomość. Dlatego przedstawiliśmy Państwu projekt nowelizacji tego przepisu autorstwa Fundacja Dharma na przełomie maja i czerwca tego roku. I już po przedstawieniu tego projektu zgłosili się do nas prawnicy z różnych miast, adwokaci, praktycy, którzy chcieli z nami pracować, by zmienić ten projekt, by go poprawić tak, żeby był skuteczny, za co dziękujemy. Część z tych uwag jak najbardziej wymagała, żeby je wdrożyć. Stąd też na dole w opisie będą mogli Państwo mieć dostęp do aktualnego i ostatecznego projektu nowelizacji artykułu 25 o obronie koniecznej i przekroczeniu obrony koniecznej, który nie jest zrobiony tak, jakbyśmy chcieli. To znaczy nie jest sformułowania tam użyte nie są zgodne z naturalnymi odruchami człowieka kochającego wolność i sprawiedliwość, natomiast są sformułowaniami użytymi tak, w takiej formie, w jakiej one są używane w polskim systemie prawnym, dlatego że naszym zdaniem liczy się skuteczność, a nie tylko intencja, w związku z czym chcemy użyć sformułowań już utartych w ten sposób, żeby nasza wolność, nasze prawo do obrony koniecznej było nienaruszone. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce przepis jest użyty, przepis i uzasadnienie, żeby uciąć wszelkie dyskusje akademickie na temat tego, co powinno tam być włożone, w jaki sposób to sformułować. Po kilku miesiącach tych prac naprawdę widzę, że gdzie jest dwóch prawników, tam trzy opinie, żeby uciąć tego typu dyskusje i debaty. Postanowiliśmy wziąć do ręki projekt ministra Ziobry, projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, użyć go, przy czym rozszerzając prawo do obrony koniecznej nie tylko tak jak proponowano to jest w projekcie Ministerstwa w obronie domu czy mieszkania, tylko w obronie w ogóle i uciąć to zastrzeżenie, które niestety jest nadużywane w polskim prawie, że można rzekomo przekroczyć obronę konieczną. Stąd też w tej uproszczonej formie projekt nasz, można powiedzieć, że jest poprawką do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki czemu omijamy, tak jak powiedziałem, wszelkie pułapki legislacyjne, które były na naszej drodze. Praktyka. W praktyce artykuł według naszego postulatu otrzymałby następujące brzmienie. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Dalej, nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając gwałtowny zamach. Czyli zostawiliśmy wbrew intuicji zapis o przekroczeniu obrony koniecznej, przy czym idąc torem myślenia Ministerstwa Sprawiedliwości i ich profesjonalnych ekspertów, doszliśmy do takiego stanowiska, że jest to niekaralne, tak? Czyli jeśli polski system prawny ma tradycję, zwyczaj używania przekroczenia obrony koniecznej i zwalczenie go w sposób
ustawowy jest naprawdę trudne, bo oprócz ustaw i oprócz samego prawa jeszcze jest doktryna i zwyczaj, praktyka, to żeby zwalczyć złą doktrynę, zwalczyć złą praktykę, zostawiamy przekroczenie obrony koniecznej, tylko zastrzegamy, że ona jest po prostu niekaralna. To tyle co do samego projektu. Projekt, żeby mógł być złożony w ramach inicjatywy obywatelskiej, żeby mógł być projektem obywatelskim, nie wystarczy, że zajmę się nim ja, Fundacja Ad Arma, czy ludzie, którzy nam pomagali, w tym wielu prawników. Jest to projekt, który potrzebuje 100 tysięcy podpisów. To jest bardzo dużo, wbrew pozorom. W praktyce 120 tysięcy podpisów, myślę, jest niezbędnych po to, żeby te podpisy, co do których byłaby wątpliwość i będą odrzucone, żebyśmy mieli zapas na zastąpienie tychże podpisów. Rzecz jest trudna, ale nie niemożliwa. I w jakiś sposób musimy oszacować możliwości. Nie nasze fundacji, tylko nasze, państwa i nasze. Żebyśmy razem mogli wpłynąć na prawo w Polsce, żebyśmy mogli razem wpłynąć na to, żeby obrona konieczna w Polsce w rzeczywistości, a nie tylko teoretycznie, została przywrócona bez żadnych wątpliwości. W jaki sposób możemy sprawdzić naszą mobilizację wspólną? Proponujemy Państwu następujące rozwiązanie. Spośród odcinków tego kanału, niektóre mają 80 tysięcy wyświetleń, inne 2 tysiące wyświetleń, przeciętna pewnie będzie gdzieś koło 6 tysięcy. Jeżeli wszystkie osoby oglądające by podpisały, mamy za mało podpisów. Jeżeli wszystkie osoby, które oglądają normalnie, zebrałoby po swojej rodzinie podpisy, mamy 20-30 tysięcy podpisów, nadal za mało. Jeżeli wszystkie osoby, które polubiły profil fundacji na Facebooku, również by podpisały ten projekt, mamy następnych 35-6 tysięcy podpisów. Jeżeli oni by zbierali, każdy tylko dwa, mamy już 70 tysięcy podpisów. To nadal jest za mało, zwłaszcza że realia pokazują, no tak jak wszyscy wiemy, klikanie jest prostsze niż zebranie podpisów i wysłanie ich do Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Stąd też nasza gorąca prośba. Spróbujmy na początek rzecz mniejszą, zanim porwiemy się na większą. Tą mniejszą rzeczą jest promocja samej idei, promocja samego projektu. Jak możemy to zrobić? Sprawmy, aby ten filmik, ten projekt miał 100 tysięcy wyświetleń 11 listopada na Święto Niepodległości, żebyśmy mieli liczbę 100 tysięcy wyświetleń, która pokaże innym, również sceptycznym osobom publicznym, VIP-om, jak to się modnie z angielska mówi, że sprawa jest istotna i sprawa wymaga rzeczywistej zmiany, a nie tylko ruszania palcem w bucie. Tak jak mówiłem, projekt jest dostępny w opisie filmiku na stronie fundacji. Na pewno będzie też link w jakimś wpisie na Facebooku. Proszę go udostępniać, proszę go czytać, pokazywać znajomym, pokazać, że rzeczywiście można napisać projekt, który w pełni przywróci praktyczne prawo do życia w tym wymiarze możliwości używania przedmiotów niezbędnych do obrony koniecznej. Półśrodki są po prostu śmieszne. Co druga wolna niedziela jest tego pięknym przykładem. Nie róbmy prawa do obrony życia tylko w domu, bo na spacerze to już można obywatela spokojniej zaciukać, bo ma się bać obronić siebie przy użyciu śmiertelnej siły. To jest absurd. Człowiek powinien mieć prawo bezpiecznego przemieszczania się również w miejscach publicznych. Nie mamy prawa do życia tylko we własnym domu. Prawo do życia mamy wszędzie, bez względu na nasze przekonania polityczne, bez względu na to, kim jesteśmy. Mamy prawo żyć. Jeżeli ktoś nas napadnie, rozpocznie bezprawny, nielegalny napad na naszą osobę, na nasze mienie, na naszych bliskich, mamy prawo odpowiedzieć śmiertelną siłą, bo ten człowiek już przekroczył wszelkie legalne granice i jest śmiertelnym zagrożeniem nie tylko dla osoby, którą napadł, ale również dla wszystkich innych, dla całego społeczeństwa. Jeszcze raz, razem jesteśmy w stanie przywrócić praktyczne prawo do życia, razem jesteśmy w stanie przedstawić w Sejmie dobry projekt nowelizacji przywracający całkowicie prawo do obrony koniecznej.
z naciskiem na razem. Sami nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Państwo sami pojedynczo też nie są w stanie tego zrobić. Razem możemy zmienić rzeczywistość. Zróbmy to.